Cześć. W tym wideo dowiecie się, czy przebywanie w zasięgu gliwickiej radiostacji jest bezpieczne, czy raczej nie. W tym celu wykorzystamy miernik pola elektromagnetycznego, który mierzy te pole w zakresie od 100 MHz do 8 GHz, co wystarcza w rzeczywistości do tego typu pomiaru. Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2020 roku obowiązuje rozporządzenie Ministra Zdrowia z 17 grudnia 2019 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. Określiło ono dla częstotliwości z zakresu 2 do 300 GHz dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego do 10 W na metr kwadratowy, gęstość mocy i 61 V na metr składowa elektryczna. Ok, zatem lecimy na ulicę Lublinecką, gdzie jest powszechnie używane wejście na teren radiostacji. Sprzęt rozkładamy przy parkingu i mierzymy wartości. Natężenie pola elektrycznego oscyluje w wartościach 3,6 V na metr i 42 mW na metr kwadratowy. Przechodzimy na drugą stronę radiostacji i ponownie mierzymy. Tutaj natężenie oscyluje w wartościach 16,2 V na metr, co odpowiada 26% tego limitu i 780 mW na metr kwadratowy, co stanowi 7% tego limitu. Następnie przechodzimy na róg Lublinieckiej i TBS-ów niedawno wybudowanych. Tutaj natężenie wynosi 8,2 V na metr i 180 mW na metr kwadratowy. Aby sprawdzić zasięg gliwickiej radiostacji, lecimy na ulicę Warszawską w pobliżu zespołu szkół łączności. Tutaj pomiary zmiernika wynoszą 1,8 V na metr i 7,8 mW na metr kwadratowy.
No to lecimy na osiedle sztabu powstańczego. Tutaj wynik to 1,17 V na metr i 3,2 mW na metr kwadratowy. Zobaczymy jeszcze, co się dzieje na ulicy Poniatowskiego przy cmentarzu Lipowym. Tutaj również nic szczególnego się nie dzieje. Wyniki pomiaru to 1,82 V na metr i 8,9 mW na metr kwadratowy. Podsumowując wyniki pomiarów, przebywanie w zasięgu radiostacji gliwickiej jest bezpieczne. Zapraszamy na stronę crazycamera.com, gdzie znajdują się zapisy wszystkich pomiarów. No i nie zapomnij dać nam suba. Cześć!